Dziś Julia Winiawa niespodziewanie ogłosiła duże zmiany w swojej karierze muzycznej. Aktorka i piosenkarka napisała w internecie, że zerwała współpracę z wytwórnią muzyczną Kajaks. Julia Winiawa to nie tylko aktorka. Choć największą popularność przyniosła jej seria rodzinka.pl, a potem produkcję, w lesie dziś nie będzie spał, zawsze warto. Teściowie. Artystce udało się także zaistnieć jako piosenkarka, poeta-piosenkarz i kompozytor. W 2017 roku podpisała kontrakt płytowy z firmą Kajaks, a w lipcu wydała piosenkę Oddycham. Śpiewała w duecie z Dawidem Kwiatkowskim i Maciejem Musiajowskim, Piotr Rojoki, Kuba Karax, Ralf Kamiński i Luke. Jej singiel, You Don't Have to, osiągnął status podwójnej platyny. W 2022 roku była nominowana do Europejskiej Nagrody Muzycznej MTV dla najlepszego polskiego artysty. Warto zaznaczyć, że Weniawa nie jest pierwszą artystką, która w 2024 roku zdecydowała się na rozstanie z Kajaks. To samo zrobiła współzałożycielka wytwórni Kaja, co dało do myślenia fanom i obserwatorom branży muzycznej. Ogłoszenie tego typu decyzji zawsze budzi duże zainteresowanie. A w przypadku tak znanych osobistości jak Julia Feniawa rodzi także liczne spekulacje na temat przyczyn takiego posunięcia. Wypowiedź Julii Winiawy spotkała się z ciepłymi słowami wsparcia ze strony samej Kai, która życzyła młodej artystce powodzenia w dalszej podróży. Ktu widzenia widzę, że Julia Winiawa jest kobietą ognia. Od kilku lat nie zwalnia tempa i cały czas angażuje się w nowe projekty zawodowe. Ostatnio zaangażowana jest w rozwój swojej kariery muzycznej. Julia Wenjawa pozostała na Mauritiusie. Piękna aktorka rozkoszowała się magią egzotycznych wakacji i dzieliła się słońcem.